którymś tam wcześniejszym filmiku powiedziałem o takiej metodzie, o takiej zasadzie, o której wspomina Marshall Rosenberg. Czuję, bo potrzebuję. Pod każdym uczuciem kryje się potrzeba. Często niezaspokojona, często przez uczucie i emocje domagająca się zaspokojenia. Czuję złość, niezaspokojona jest moja potrzeba jakaś określona, ważna dla mnie, piękna, dobra. I czuję złość przez to, po prostu się wkurzam, nie? Telepie mnie. Jestem wkurzony, bo jest niezaspokojona. Dlatego tak ważne jest odkrycie tej potrzeby. W relacjach naszych, żeby móc dojść do porozumienia, takiego na najgłębszym poziomie, z drugą osobą, warto patrzeć na człowieka, na to, co mówi, przez pryzmat właśnie jego potrzeb. Bardzo znane jest to w relacjach damsko-męskich, gdzie kobieta zarzuca mężczyźnie, swojemu chłopakowi, mężowi, ty mnie nigdy nie rozumiesz. I jak w czymś takim można odkryć potrzebę tej kobiety? A można w taki sposób, że potrzeba zrozumienia tej dziewczyny jest niezaspokojona. Gdy moja żona tak do mnie powie, ty mnie nigdy nie rozumiesz, to ja staram się nie brać tego tak mocno do siebie i mówić, aha, ja jestem taki słaby, jejku, nie rozumiem mojej żony. Tylko ona mi komunikuje, że ona ma potrzebę zrozumienia. Nie brnę w jakiś sposób przekonywanie jej, rozumiem cię, rozumiem, próbuję cię zrozumieć. Choć czasami się tak zdarza brnąć i to słabo wychodzi. Ale kiedy zaczynam patrzeć przez pryzmat tego, aha, moja Kasia ma niezaspokojoną przy mnie potrzebę zrozumienia, to wtedy staram się ją wysłuchać, by nie mieć gotowych rozwiązań, recept, rad. Pan dobra rada, my mężczyźni w tym jesteśmy dobrzy. Tylko starać się ją naprawdę zrozumieć, o co chodzi. Zamknąć gębę i słuchać. I przyznam szczerze, że to przynosiło o wiele większe efekty niż właśnie podważanie tego, że na przykład ja rozumiem, ja wiem, o co chodzi. A gdzieś tam w głębi siebie na przykład nie wiedziałem do końca. Dlatego wpatrywanie się na zachowania innych osób i patrzenie, że on się zachowuje przez pryzmat niezaspokojonej potrzeby, jest bardzo pomocne w relacji. Może jesteś właśnie w bliskiej relacji z kimś i często słyszysz słowa krytyki od tej osoby. I tutaj warto zastosować, jest taka metoda odwróconej monety, czyli bierzemy przeciwieństwo. Czyli na przykład osoba ważna dla Ciebie mówi, lekceważysz mnie. I teraz szukamy przeciwieństwa do lekceważenia. Na przykład zainteresowanie, uznanie, szacunek. I zobacz, dzięki temu, że patrzymy na to, na tą krytykę, że osoba na przykład nas krytykowała, ważna dla nas, lekceważysz mnie. My patrzymy, że tam się kryje potrzeba zainteresowania, potrzeba uznania, potrzeba szacunku, szanuj mnie. Czyli jakby osoba mówiąc, innymi słowy, osoba mówiąc, lekceważysz mnie, tak naprawdę mówi, szanuj mnie, słuchaj mnie, zainteresuj się mną. Już wspomniany przeze mnie Marshall Rosenberg powiedział również, że osądzanie, jak ktoś ma do nas jakiś wyrzut, to jest zastępcza forma wyrażania naszych niezaspokojonych potrzeb. Cenna informacja. Ktoś, kto do nas ma jakiś zarzut i mówi do nas tak naprawdę w tym wszystkim, że on ma pewną niezaspokojoną potrzebę. I w tym kontekście ta zasada odwróconej monety, że ja szukam, jakie jest przeciwieństwo tego. I pod tym przeciwieństwem kryje się właśnie ta potrzeba, ta właściwa potrzeba tej osoby. Także patrzenie na człowieka przez pryzmat jego potrzeb naprawdę pomaga. Pomaga w relacji, ułatwia zrozumienie, zobaczenie, co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi tej naszej ważnej osobie, z którą budujemy naszą relację. Nawet, zobacz, często jest tak, że ktoś ma jakąś trudną emocję, jest rozwścieczony, jest nawet w furii, to powiedzenie mu, nie gniewaj się, nie złość się. No z jednej strony nazwanie emocji fajne, bo, ale może to niczego nie zmienić. Osoba w furii, nagle mówisz do niej, nie złość się, nazwałeś. Albo złościsz się. Może wiesz, jeszcze bardziej te emocje jakieś skumulować. Jeszcze bardziej te emocje pomnożyć. Ale na przykład wtedy
nazwanie potrzeby, jaka się kryje, może bardzo pomóc. Ktoś się złości strasznie i ty nagle myślisz, aha, sięgasz historią, dlaczego ona się złości, aha. Złości się dlatego, bo jakaś potrzeba nie została zaspokojona. Na przykład mężu, nie pozmywałeś naczyń, żona cię strasznie o to prosiła i żona jest wściekła strasznie, wiesz. Więc możesz przeanalizować, aha, ona, jej potrzeba porządku, jej potrzeba ładu, zaufania tobie, bo prosiła cię, pozmywaj te naczynia, a ty powiedziałeś, dobra, pozmywam, ale nie pozmywałeś. I jej potrzeba została niezaspokojona, że kurczę, nie może na tobie polegać, tak? A chce, by być przy tobie, czuć się bezpiecznie, że słowa twoje są ważne, a powiedziałeś, obiecałeś, ona jest rozcieczona. Więc patrzenie przez pryzmat potrzeby i nazwanie, aha, kochanie, zawiodłaś się na mnie, przepraszam ciebie, rozumiem, że pod twoją złością się kryje potrzeba harmonii, ładu, że zależy ci też na relacji ze mną, a widzisz, że ja po prostu po raz kolejny mówiłem ci coś, że coś zrobię, jak z tymi naczyniami, a nie zrobiłem, no to może przynieść efekty o wiele lepsze niż w tym kontekście nazywania emocji. Więc warto zaglądać w potrzeby, warto patrzeć w relacji przez pryzmat potrzeb, jakie się potrzeby kryją, warto patrzeć w swoje życie, jakie ja mam potrzeby, czego ja tak naprawdę pragnę, czego ja chcę. Wtedy jest łatwiej. Warto modlić się i prosić, Boże, jakie ja mam najgłębsze potrzeby, czego ja naprawdę chcę. No tak, no i tak mi coś przyszło do głowy, żeby nagrać o potrzebach, o najgłębszych naszych motywacjach, pragnieniach. Życzę ci odkrywania tego w sobie, a przez to twoje życie będzie się zmieniało na lepsze. Bo o to chodzi w życiu, by ciągle się rozwijać ku dobru, ku prawdziwej miłości. Także dzisiaj na stojąco lepiej troszkę niż na siedząco, przyznam szczerze, bo jestem taki, wiesz, bo jestem ekstrawertykiem, czasami rozwala mnie od środka, że chcę dużo rzeczy przekazać też tak niewerbalnie, też poprzez konkretne gesty, wiesz, podzielić się tym, co mam w sobie. Na siedząco jest mi ciężej, więc czasami będę nagrywał też na stojąco, ale czasami, gdy się uspokoję, wrócę na siedząco. Proszę Cię, daj jakąś informację w komentarzach, jakie chciałbyś, bym tematy nagrywał. Będę się starał wtedy przygotowywać konkretny temat. Będę wybierał poprzez, jeżeli jakaś prośba zostanie powtórzona kilka razy, no to uznam, że warto nad tym tematem się pochylić. Także czekam na Wasze komentarze. Dzięki za kolejny odcinek i do zobaczenia niebawem.